Cześć, witajcie na moim kanale. Niestety ostatnio dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Aleksandra Doby, mężczyzny, który swoją pasją zarażał wielu ludzi z różnych pokoleń i udowadniał bardzo często, że wiek to tylko liczba, natomiast prawdziwy wiek nosimy w duchu. I budził niesamowitą sympatię, dlatego tak wiele osób po tym, kiedy dowiedziało się, że niestety pan Aleksander Doba zmarł, napisało do mnie i poprosiło o ten odcinek. Będzie to kolejny dowód na to, że karierę można zrobić w każdym wieku i nigdy nie należy przyjmować za pewnik wniosku, że życie w pewnym momencie się kończy i to co najlepsze już za nami. Pan Aleksander Doba zmarł śmiercią podróżnika. Jak to się stało, dzisiaj wam opowiem, ale oczywiście opowiem wam też o tym, jak to się stało, że był jednym z najpopularniejszych kajakarzy w Polsce, który trzykrotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. I mimo, że miał naprawdę wielu fanów, nie zawsze jego rodzina cieszyła się z jego kolejnych wypraw, głównie z troski o niego samego. Jednak głód świata nigdy nie pozwalał mu przestać. Zapraszam was na historię o tym wyjątkowym, pozytywnym, energicznym i nastrajającym nas pozytywną energią człowieku. Aleksander Ludwik Doba urodził się 9 września 1946 roku w Swarzędzu. Tam też spędził dzieciństwo. Ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem inżyniera mechanika. I to właśnie podczas studiów poznał swoją wielką miłość, czyli żonę, panią Gabrielę. Poznaliśmy się na rajdzie studenckim, mówiła żona podróżnika w Dzień Dobry TVN, wspominając pierwsze spotkanie. W latach 70. pan Aleksander zamieszkał w Policach, gdzie pracował w zakładach chemicznych Police. To wtedy już zaczął realizować swoją pasję, którą łączył z pracą. Ale sam mówił, że chęć zwiedzania świata i ten głód poznawania go zaszczepili w nim jeszcze rodzice. Miałem bardzo dużo zainteresowań jako dziecko, do których czasem wracam. Kajakarzem został jednak dość późno, bo w wieku 34 lat, ale jak sam mówi, pasja sprawiła, że bardzo szybko stał się w tym bardzo dobry. Najpierw oczywiście bardziej lokalnie się spełniał. Kajakarzem zostałem dość późno, bo po 30, ale pokochałem ten sport momentalnie i tak już zostało. To moja największa pasja, moje życie, moje marzenia, które konsekwentnie spełniam. Marzenia to siła napędowa, więc wszystkim powtarzam, nie bójcie się marzyć. I jak wspominała żona pana Aleksandra, pani Gabriela, zaczęło się od małych wypraw, które początkowo realizowali wspólnie, jednak w miarę jedzenia apetyt rósł. Gdy zgodziłam się na jego pierwszą wyprawę, małą, drobniutką, kiedy sam zaczął pływać kajakiem, a ja zostałam w domu z dziećmi, to była pierwsza zgoda, a potem to on już uważał, że może sobie sam pływać, chociaż wielokrotnie pływaliśmy też wspólnie. Opowiadała w rozmowie z Wirtualną Polską. Kiedy zamierzał płynąć na pierwszą wyprawę przez ocean, byłam bardzo przeciwna, wspominała żona. Jednak zanim do tego doszło, miał na koncie kilka sukcesów, bardziej lokalnych, tu w Polsce. Jako pierwszy przepłynął kajakiem całą Wisłę. Udał się także na samotną wyprawę po Bałtyku, kajakiem dookoła Bałtyku, z Polic do Polic. I jako pierwszy człowiek na świecie samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. Z jednego kontynentu na drugi, korzystając tylko z siły mięśni. I zresztą nie wystarczył mu raz. Sztuki tej dokonał przecież trzykrotnie. Po raz ostatni w połowie 2017 roku, gdy miał 71 lat. Zresztą sam pan Aleksander wspominał, że ta wyprawa, mimo że trzecia, była najtrudniejsza. Ruszył z New Jersey i w 110 dób pokonał 8109 km i zacumował we Francji. Zakończyłem Odyseję. Mam teraz spokój, więcej wypraw oceanicznych nie planuję, zapewniał. I jak sam mówił, robił to dla siebie, ale też dla rodziny i żony. Odetchnęła, kiedy 3 września wyszedłem cały i zdrowy na ląd we Francji. Nie będę już jej stresował i na razie dam spokój z planami. Etap transatlantycki definitywnie zakończyłem. Chciałbym trochę odpocząć i spędzić czas z rodziną. No i oczywiste jest to, że żonie przeszkadzał głównie ciągły strach o męża. Wiadomo, że takie wyprawy są bardzo niebezpieczne, szczególnie jeżeli robi się coś jako pierwsza osoba na świecie. Ale również zaczął jej w pewnym momencie przeszkadzać szum medialny wokół jej męża i wokół ich pary. Jest też taka na pewno ciekawa dla nas historia, kiedy pan Aleksander trafił, jak sam twierdził, do Trójkąta Bermudzkiego. Jedyne, czego żałował, to to, że nie udało mu się rozwiązać jego tajemnicy. Patrzyłem, czy gdzieś jest ta
dziura, w której leżą statki, albo czy na rufie nie ma nimfy gotowej wciągnąć mnie w głębiny oceanu. Chciałem być jak mój poprzednik, Aleksander Wielki, który rozwiązał węzeł gordyjski, przecinając go mieczem, ale niestety nie zdążyłem. Zerwał się sztorm, który urwał mi ster i zagnał na Bermudy. Ale oczywiście było wiele osób, które krytykowały pana Aleksandra, mówiąc, że on już jest za stary na takie ekscesy i zdecydowanie powinien spędzić czas na emeryturze. On miał na to jedno zdanie. Lepiej żyć przez jeden dzień jak tygrys niż 100 lat jak owca. A kiedy ludzie zaglądali mu w dowód, wyjaśniał, że wszyscy mamy ten sam wiek, 21. I miał niesamowity magnetyzm, niesamowitą siłę zarażania swoją dobrą energią, entuzjazmem, miłością do sportów ekstremalnych. Wśród jego naśladowców były osoby właściwie w każdym wieku. Ale oprócz tego, że oczywiście najbardziej był znany z tego, jakim był świetnym kajakarzem, to nie stronił również od innych sportów, które już w młodości były jego pasją. Między innymi specjalizował się w lotach szybowcowych, miał wylatane 250 godzin, był wspaniałym spadochroniarzem. Uzyskał 3. klasę skoczka spadochronowego po wykonaniu 14 skoków. Był także kolarzem, żeglarzem, sternikiem. Uzyskał patent sternika jachtowego z rozszerzonymi uprawnieniami na rejsy morskie. Ale na pewno największą pasją pozostało jednak kajakarstwo. I dlaczego tak bardzo lubił uciekać od cywilizacji? Po pierwsze, kochał świat, ale po drugie też chciał go odkrywać, zgłębiać jego tajemnice. Żałował, że nie zdąży zobaczyć wszystkich miejsc na świecie, ale najbardziej denerwował się, kiedy nazywano go przez to szaleńcem, bo z szaleńcem nie miał wiele wspólnego. Był przecież inżynierem, więc każda jego podróż była bardzo dobrze przemyślana i przygotowana. A słowo improwizacja nie wchodziło w ogóle w grę. Od początku opowiadam wam o pani Gabrieli, czyli żonie pana Aleksandra, ale doczekali się oni również 2 synów, Bartłomieja i Czesława. I kiedy wyruszał w podróż, nie wiedział nigdy, co go spotka, nie wiedział, czy będzie łatwo, czy trudno, czy spotka na swojej drodze dobrych ludzi, czy złych, czy dopadną go jakieś żywioły, czy może te żywioły pomogą mu przetrwać. Ale jednego zawsze mógł być pewien, że ma do kogo wracać i że w domu czeka na niego wspierająca rodzina. Mimo że wspierali, to nie zawsze popierali. No, to jest taki konflikt, bo jednak wiadomo, że chce się, żeby ktoś był szczęśliwy, żeby ta bliska dla nas osoba mogła realizować te pasje, które sprawiają jej tyle radości, ale jednak bardzo się boimy o bezpieczeństwo i czekamy na powrót i chcemy, by ta osoba, która wyjeżdża, zawsze wracała. I pan Aleksander również bardzo chciał wracać, zawsze do synów, ale od czasu, kiedy został dziadkiem 2 wnuczek, również do nich, do Olgi i Agaty. Nie zawsze było jednak łatwo, już wam mówiłam, że pani Gabriela często mówiła o tym, że rola żony podróżnika nie jest łatwa. Oczekiwanie, nerwy, niepewność, emocji nie brakuje. Czasem pojawiały się naprawdę poważne problemy. Ponoć przed pierwszą wyprawą przez Atlantyk pani Gabriela rozważała nawet rozwód. Każda wyprawa Olka to kolejne moje siwe włosy. Grożenie rozwodem jednak nic nie dało. Przyznała w biografii, na oceanie nie ma ciszy. Padały jednak pytania o to, czy na pewno wróci. Co się stanie, gdy nie wszystko pójdzie po jego myśli? Co zrobisz, jeżeli będziesz miał kryzys na środku oceanu? Pytała. Nie będę miał kryzysu, zapewniał. Dzieci podróżnika również miały swój pogląd na jego pasję. Jeżeli wezmę pod uwagę ścisłą rodzinę, czyli żonę i 2 synów, to dostrzegam pewne zależności. Im młodszy członek rodziny, tym bardziej entuzjastyczny. Mój młodszy syn, Czesiek, po napadach na Amazonce, których też doświadczyłem, mówił: ojciec, nie przejmuj się, Indiana Jones też miał takie przygody. Synowie zresztą, podobnie jak tata, uprawiają sporty ekstremalne, jednak nigdy nie chcieli mu towarzyszyć w wyprawach. Zawsze jednak ojca podziwiali. Olek, mój tata, jest dla mnie wielką inspiracją, wyznał Czesław Doba w autobiografii Aleksandra Doby, Na fali i pod prąd. Już kiedy byłem małym chłopcem, tata zaszczepił u mnie pragnienie odkrywania świata. Teraz tata motywuje mnie w inny sposób, pokazując, że przygody nie muszą się kończyć po założeniu rodziny. Młodość jest stanem umysłu, nie metryki. Z kolei Bartłomiej przyznał, że ojciec zawsze był bardzo konsekwentny w realizacji marzeń i to powodowało u niego podziw. Ojciec nauczył go tego, że sukces zawsze można osiągnąć tylko ciężką pracą. Ale pan Aleksander, myślę, że rozczulał nas głównie też nie tylko tym, że był świetnym zdobywcą, ale także tym, że miał niesamowite poczucie humoru. Zawsze trzeba zaczynać od marzeń, potem plany, no i trzeba sprzątać śmieci z rzeki, bo ja potem kajakiem nie mogę się przebić.
Był wulkanem energii, a jego charakterystyczny głos był w stanie rozpoznać każdy. No i oczywiście charakterystyczny wygląd. Nie bez znaczenia było również to, że kiedy opowiadał o swoich przygodach, o podróżach, to miało się wrażenie, że ta energia wręcz wybuchnie z niego, ponieważ był aż tak za każdym razem szczęśliwy. I wiek wcale go nie powstrzymywał. Data w dowodzie mówi, że w tym roku skończę 70 lat, ale coś wam zdradzę. Czuję się czasami jak nastolatek. Chyba licznik mi się zaciął i mój duch się nie starzeje. Choć wygląd zdradza, że już trochę żyję na tym świecie. Był także osobą uhonorowaną, ale z tych honorów bardzo się cieszył i na przykład na swojej stronie internetowej wymieniał je wśród swoich największych osiągnięć. W 2013 roku został uhonorowany superkolosem, najbardziej prestiżowym wyróżnieniem podróżniczym w Polsce. A w 2015 roku otrzymał tytuł podróżnika roku National Geographic. W pewnym momencie w swoim życiu zainteresował się także polityką. Startował w 2014 roku w wyborach samorządowych. Kandydował do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z listy Komitetu Bezpartyjni Pomorze Zachodnie. W wyborach prezydenckich w 2015 roku popierał Bronisława Komorowskiego. Na wyborach samorządowych w 2018 roku uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, jednak 16 listopada tego samego roku zrezygnował z pełnienia funkcji. Ale cóż, ponieważ czas mijał, oczywiście pan Aleksander jednak mimo tego, że czuł się nastolatkiem, stawał się coraz starszy i dlatego wiele osób przekonywało go, że powinien zwolnić, odpocząć. Również żona. Trudno żyć z pasjonatem, dążącym do realizacji niebezpiecznych i karkołomnych marzeń. Niepokój i obawa towarzyszą mi przy każdej wyprawie Olka, ale zdaję sobie sprawę, że gdybym była przeciwna jego poczynaniom, stałby się sfrustrowanym człowiekiem. Dlatego zawsze żyję nadzieją na powodzenie każdej wyprawy. Wierzę, że wróci, ufam i czekam. Napisała w książce Na fali i pod prąd. Byli razem przez 45 lat. I mimo tego, że dużo czasu przez pasję pana Aleksandra spędzali osobno, to jednak byli ze sobą bardzo blisko i nawet na odległość ta relacja potrafiła być niesamowicie romantyczna, bo pan Aleksander nie ukrywał, że romantykiem był. Pewnego dnia umówiłem się z żoną, że popatrzymy sobie na księżyc. Mogliśmy na niego patrzeć w tym samym momencie. Umówiliśmy się, że spotkamy się przy kraterze Kopernika. Na słońce nie można się gapić, a na księżyc tak. Wiesz, bo we mnie taka dusza romantyka tkwi. W 2019 roku również dał się poznać osobom, które nie interesują się do końca kajakarstwem czy sportem, również biorąc udział w programie Agent Gwiazdy. Niestety smutny dzień, kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci pana Aleksandra, nastał 22 lutego tego roku. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 lutego zmarł wielki kajakarz Aleksander Doba. Zmarł śmiercią podróżnika, zdobywając najwyższy szczyt Afryki, Kilimandżaro, spełniając swoje marzenia. Pogrążona w żalu żona, synowie, synowe i wnuczki, czytamy na oficjalnym profilu Aleksandra Doby na Facebooku. Z relacji świadków, którzy towarzyszyli mu podczas tej wyprawy, wynika, że pan Aleksander był w świetnej formie, czuł się rewelacyjnie, dopisywał mu humor. Pan Aleksander wyszedł swoim tempem z przewodnikiem. Osoby, które go spotykały, mówiły, że mijał je uśmiechnięty i zadowolony. Spotkano go w okolicy pierwszego z trzech wierzchołków Kilimandżaro. Olek krzyczał, Afryka dzika, mówił, że jest w świetnej formie, nie miał objawów choroby wysokościowej, powiedział portalowi Polsat News Łukasz Nowak, założyciel klubu podróżników Soliści, który był organizatorem tej wyprawy na Kilimandżaro. Olek był jednym z nas, miłośnikiem podróży, życia, a ponad wszystko symbolem, który był inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie. Pan Aleksander zdobył szczyt około 11 w poniedziałek. Tuż przed wykonaniem pamiątkowego zdjęcia poprosił o chwilę odpoczynku, po czym zasłabł. Stracił przytomność i już się nie obudził. Natychmiast podjęto reanimację, ale niestety nie przyniosła ona skutku. Ciało podróżnika zniesiono do niższych obozów, w czym pomagali pracownicy Parku Narodowego, a następnie przetransportowano do szpitala. Myślę, że dla wielu osób pan Aleksander był inspiracją i wiem, że to jest zawsze smutne, kiedy tak wspaniała, pozytywna i po prostu, po ludzku mówiąc, fajna osoba odchodzi z tego świata. I oczywiście myślami jestem z rodziną, ale myślę, że smutek ukoi myśl, że gdyby pan Aleksander mógł wybrać sposób, w jaki odejdzie,
To oczywiście są to moje dywagacje, ale zapewne wybrałby właśnie taki. Zdobył szczyt, dopiął swego po raz kolejny, odkrył nowe miejsce. Podróżowanie, zdobywanie, odkrywanie było przecież jego największą pasją. Spełniał się do ostatnich minut swojego życia. Pamiętajcie, życie jest za krótkie, by pić tanie wino, przekonywał przecież. A jeśli Wam za mało po tym odcinku, to zapraszam Was do filmu dokumentalnego Happy Olo, który nakręcił Marcin Macuk. Ja z mojej strony serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Pamiętajcie oczywiście o proponowaniu mi kolejnych tematów odcinków, które powinnam dla Was zrobić. Zapraszam do grupy przyjaciół kanału Pauli Rodak na Facebooku. Spotkacie tam inne osoby, które również interesują się życiem gwiazd. No i będę tam też ja, czasem odpowiadam Wam na komentarze, pytam, co powinno pojawić się na kanale. Dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Cześć!